Ten filmik będzie o moich pośladkach. Wszystko w dobrej wierze, gdyż pokażę Wam efekty 7-dniowych ćwiczeń. I jako, że staram się być osobą aktywną fizycznie, to w ostatnim czasie różnie to wyglądało. I zamiast wykonywać treningi, to po prostu wychodziłam na spacer. W wyniku czego, w moim odczuciu, moje pośladki troszeczkę sflaczały, że to już tak nazwę po rzeczy. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, gdyż no właśnie teraz efekty powinny być najlepiej widoczne. Będę robić 100 przysiadów przez 7 dni i tak naprawdę 100 przysiadów dla osoby, która regularnie ćwiczy, jest obyta z treningami, to nie jest szałem. Ale właśnie zależy mi, żeby to była taka liczba, taka optymalna i osiągalna dla każdego. Tak więc naprawdę jestem bardzo ciekawa efektów, jeżeli wy również, to zapraszam. Prezentowały moje efekty, z których jestem bardzo zadowolona, no i też pozytywnie zaskoczona, bo no, tak jak już wspomniałam, moje pośladki nie taki trening przeżyły, nie taki ciężar podnosiły, a mimo to te efekty się pojawiły. I ja te efekty bardzo odczuwam, szczególnie tutaj właśnie w tej górnej partii, że po prostu się udzierżniło, tak? Ta pupa się tak napompowała, stała się mniejsza i twardsza, więc w odczuciu to czuję dużą różnicę. W wyglądzie wydaje mi się, że też widać, że się uniosła. Więc no co, polecam i zachęcam. A jeszcze właśnie tak mówiąc o tych efektach, to pamiętajcie, że u osoby, która nie jest aż tak odbyta z treningami, nie ćwiczy regularnie, to te efekty będą jeszcze bardziej widoczne. W ogóle ja pamiętam swój pierwszy trening, a dużo rzeczy mi umyka z pamięci, więc to było dość mocne przeżycie, że to zapamiętałam. To był trening z Mel B. Ja pamiętam ten szok, że moja pupa tak się napompowała, tak po prostu, wiecie, wypełniła i właśnie ujędrniła po jednym treningu. Więc akurat trening pośladków to jest coś takiego, gdzie to się czuje od razu i to jest bardzo motywujące. Z biegiem czasu, żeby właśnie aż tak bardzo odczuwać te efekty i to utrzymywać, to trzeba zwiększać ciężar. Natomiast no, nawet te moje pośladki, które miały no, nie za długą przerwę, 2 tygodnie, to jest bardzo krótki czas. I tak pokazały te efekty, mimo że powinnam wykonywać dużo cięższe ćwiczenia, bo do takich już są zaadaptowane moje pośladki. No to i tak, no te efekty są zadowalające. A jeszcze, żeby uzyskać jeszcze lepsze efekty, to słuchajcie, jak jesteście u góry, no to tu sobie spinajcie te poślady i no i te efekty będą lepsze. Bardziej się pupa napompuje. A, no i jeszcze jedna najważniejsza rzecz. Chociaż mam nadzieję, że wszyscy to wiedzą, ale dla pewności wspomnę też o tym, jak już się tak rozgadałam. Pamiętajcie, że wykonując przysiady, kolano nie powinno wychodzić poza linię palców u stopy. Jeżeli wy również dołączacie się do mnie i lubicie tak oglądać efekty przed i po, tygodniowe, dwutygodniowe czy miesięczne, to dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć. Jeżeli propozycje ok, to chętnie się podejmę tego zadania. A póki co zachęcam Was właśnie do tego wyzwania pośladkowego. Jeżeli się go podejmiecie, to pamiętajcie, żeby zrobić zdjęcie przed i po. Więc życzę i Wam, i mnie dużo wytrwałości, samodyscypliny, motywacji i zapału i super efektów w ćwiczeniach, w dążeniu do lepszej serwetki. No a właśnie, a propos, mój kolejny filmik będzie dotyczyć tego, jak wracam do formy. Pokażę Wam, co będę jadła oraz co będę ćwiczyć. Dzięki, że wpadliście. Do zobaczenia przy kolejnym odcinku.
Bye!